Po pierwsze, gratulacje Arturowi zwycięstwa i w drugim momencie wyjścia z sytuacji, że tak powiem. Myślę, że ta droga obrana przez Wigry od dwóch tygodni jest prawidłowa i myślę, że Artur sobie z tym wszystkim poradzi. My natomiast musimy przełknąć gorycz porażki w meczu, który dobrze nam się od początku układał. Strzeliśmy bramkę, wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą i tak to często bywa. Piłka jest przewrotna i czasami złośliwa. Jak się jej nie szanuje, to ona potrafi się zemścić. I tak się stało. W 40. bodajże trzeciej minucie wpada bramka na 1-1, uskrzydla przeciwnika, a nas trochę podłamuje. Mimo wskazówek w przerwie, że przegrywaliśmy przed pole, z którego uderzono kilka razy i w końcu wpadła ta bramka, w drugiej połowie doprowadzamy do takiej samej sytuacji przed pole. No może to nie było, ale gdzieś generalnie z obszaru plus minus z boku to było, ale gdzieś w środku pola z pomocnicy, którzy mieli zabezpieczać ten obszar przed strzałami z dystansu, nie zrobili tego. Jest strzał, bramkarz nie widzi piłki, wpadła bramka 2-1 i już jest, można powiedzieć, po wszystkim, bo zespół nasz mimo zmian, mimo prób nie był w stanie dzisiaj nic więcej ugrać, dlatego 2-1 porażka. Szybko musimy zapomnieć, bo przed nami potężna podróż. Mega ilość kilometrów do przemierzenia. W sobotę trzeba grać kolejny ciężki mecz i myślimy już w tej chwili o meczu następnym, jak zredukować błędy, jak grać lepiej, jak ustawić skład, jak przygotować zespół. Tylko tyle. Dziękuję. No cóż, dzisiaj wygraliśmy z wiceliderem. Nieprzypadkowym na pewno wiceliderem. Zespół Odry z tygodnia na tydzień potwierdzał swoją dobrą jakość piłkarską i dzisiaj mieliśmy trudności z tą jakością. Chcieliśmy na przeciwnika usiąść wysoko, bo chcieliśmy uszczęśliwić naszych kibiców i dołożyć do naszego kąta punktowego upragnione 3 punkty u siebie w domu. Dlatego taki, a nie inny styl na tą pierwszą połowę, ale pomimo tego, że widzieliśmy, jak otwiera grę przeciwnik, no mieliśmy z tym trudności. Przeciwnik bardzo fajnie zdobywał teren i gdzieś tam na tej swojej połowie mieliśmy problemy, no bo wysoko mieliśmy ustawionych swoich chłopaków. Bramka po tym fragmencie gry na pewno troszeczkę zamieszania u nas wprowadziła i tym bardziej to otwieranie gry było płynniejsze u Odry. Ale ja się bardzo cieszę, że chłopcy kolejny raz pokazują serce w tym, co oni robią na co dzień, a wszystkim w lidze. I to znowu dzisiaj procentowało. Na drugą połowę zmieniliśmy to ustawienie, mieliśmy inny pomysł i cieszę się, że wywiązali się chłopcy z tych zadań, które nakreśliliśmy sobie spokojnie w drugiej połowie i indywidualności dzisiaj też pomogły, bo fantastyczne bramki, piękne strzały, dobre decyzje pomogły w tym, żeby było po prostu ciut łatwiej w całym spotkaniu naszemu zespołowi. Gratuluję chłopakom. Dzisiaj się cieszymy, ale od jutra się regenerujemy, tak naprawdę od dzisiaj i myślimy już tylko o Zagłębiu Sosnowiec.